Mili Państwo, gadulstwo, spotkałem znajomego, akurat był ten, nawet nie wiedziałem, że on jest wzięciem właściciela, no ale pogadaliśmy sobie, było miło, pani sprzedawczyni też miła kobitka, no ale wiadomo, że nie można, no i w każdym bądź razie sobie trochę uciąłem, a już nie widziałem się z nim za 20 lat chyba. Muszę szybkę wziąć, bo się nagrzało. Jest w tej chwili 27 stopni, słuchajcie. Czyli ciepło jest, summa summarum. Kupiłem jakieś drożdżóweczki, posmakujemy. Pokażę wam, mili Państwo, narobię wam smaka. W Chylicach, przy głównej drodze, co do Piaseczna jedzie, jest piekarnia. I dobre rzeczy robią, ten skręca, a ja tutaj będę skręcał. O, proszę bardzo, z marmeladką. I z drugiej strony otworzyć i z mojej na paręnaście sekund, żeby przewiało. Dobra. Jeszcze się dowiedziałem, że te nie drzwi, które mam, nie mam elektrycznego, mówię, pan chciał mnie obudować, zobaczyć, czy tam jest silnik. Jak jest silnik, to proszę wszystkie styki kontrolować. Mówię, bo to już jest starsze i może takie coś być. A jak nie, no by silnik, to też jako złom to pan kupi za grosze. No faktycznie. Ciągle trzeba pamiętać, że nie ma nic, co ja zdążę jeszcze autobus wziąć. Także, mili Państwo, zaoszczędzi człowiek parę groszy.
24 jest. Czyli ciepło jest. Ja mam taką bluzę dresową, coś z chińskiego polara. Grzałem się. Zastanawiam, gdzie teraz do szklarza. Tak sam do siebie, przy krzyżu nie pamiętam, tam był, ale czy tam jest, tam ciągle nie ma gdzie stanąć. Ja z Gazewie, za Pawłą był. Nawet sympatyczny facet. Może i tak do Pawła odwiedzę go, dawno nie byłem. Kurwa. Co tam się kurwa? Zaklopcowało. Kurwa, to powinno być zakaz krętu w lewo. To chore jest. Jeden za drugim wszystko do centrum. Centrum powinno być bezkonkurencyjne, w sensie. Nie ma jazdy samochodem w samym centrum i tyle, koniec.
powiedzieć. Europa. Wow. No, dawno nie było pociągu na firmie. Leciło z Warszawy. STM-ka. Co to leci w ogóle? Daleko nie wyłapałem. Ale chyba Czechówek, bo długi napis był. No.
to pojadę tędy. Prosto mamy w oddali sklep, tam się zatrzymamy, tak jak zwykle, pieczywo, ale coś do picia sobie wezmę. I pojadę do tego szklarza, no bo gdzie tutaj szklarz, chyba że wezmę komórkę na mikrofon i zapytam się szklarz piaseczny i zobaczymy, że ja nie wiem, a gdzieś tu blisko jest. Tak, 7 km trzeba co najmniej jechać. Z powrotem 7, no i 15 można powiedzieć. Dobra, wyłączamy to i owo. Na razie wyłączam, mili Państwo.